Rynek wierzytelności gospodarczych dynamicznie rośnie. Oczywiście bardzo się cieszymy z tego tytułu, że czas oczekiwania na zapłatę wśród przedsiębiorców ostatnio znacznie się zmniejszył. Nie są to już długie miesiące, ale ledwie kilkadziesiąt dni. Natomiast powiększa się wartość wierzytelności przekazywana do obsługi firmom windykacyjnym i przekazywana w kierunku sprzedaży wierzytelności. Tutaj możemy powiedzieć o tym, że ta tendencja jest rosnąca i ta dynamika tego rynku jest rok do roku dwucyfrowa. Rynek wierzytelności tworzą też przecież wierzytelności przekazywane do faktoringu i do wykupu w ramach takiej usługi. I tutaj mamy jeszcze na pewno wiele do zrobienia, gdyż statystyki mówią, że tylko co siódmy polski przedsiębiorca przekazuje wierzytelności do faktoringu, do wykupu do firm faktoringowych, kiedy na rozwiniętych rynkach robi to prawie 40% przedsiębiorców. To pokazuje skalę możliwości naszego rynku. Tak, rośnie świadomość przedsiębiorców, rośnie świadomość korzyści, które osiągają przekazując wierzytelności do windykacji wyspecjalizowanym firmom windykacyjnym, przekazując wierzytelności do obsługi firmom faktoringowym. Tu rzeczywiście edukacja była potrzebna, odniosła swój sukces, ale na pewno jeszcze jest wiele do zrobienia w tym zakresie. Największe problemy mają dwie branże. Pierwsza to jest branża transportowa. Jest to związane po dużej części z decyzjami politycznymi Rosji, która zabroniła wjazdu polskim ciężarówkom. To był jednak dosyć duży rynek i na pewno odbije się to na wynikach firm transportowych. One nie będą mogły zapłacić swoim kontrahentom, tak będą generowały wierzytelności w tym sektorze. Druga taka branża, o której jest głośno od dłuższego czasu, to branża górnicza i wszystkie branże, które na rzecz takiej branży pracują. Tak? To, że branża górnicza ma problemy, nie płaci swoim podwykonawcom, generuje rzeczywiście dosyć duże kłopoty w tym sektorze gospodarki.